Dzisiejsze zajęcia ABC Plastyki to jest zmierzenie się z grafiką, z nową techniką plastyczną. Tego nie było jeszcze na zajęciach, czyli dzisiaj tusz, pędzel i patyk lipowy, czyli rysunek plamą i kreską. Poznajemy też pojęcie grafiki, czyli rysunku biało-czarnego. Poznajemy również pojęcie rysunku lawowanego, czyli wykorzystujemy tusz i rozcieńczamy go wodą, uzyskując wtedy walor szarości, niesamowitych odcieni o bardzo ciekawym nasyceniu. Wykorzystujemy tusz od zarania dziejów. Wiadomo, że mistrzami w operowaniu tuszem i pędzlem byli Chińczycy, a my dzisiaj naśladujemy tych Chińczyków i staramy się też doskonale radzić sobie z pędzlem i z tuszem. Czy to jest też graficzny rysunek? Jest, prawda? Zgadza się? Biało-czarny? Mamy też coś takiego. O, tego co ja nigdy nie narysuję. Zobacz, to są też grafiki. I co tu jest? Co tu siedzi? No to jest kot. A to są drzewa. U, tam też jest kot. Też jest kot? Też. Po drugiej stronie dwa. To ile tych kotów jest? Trzy. Dwa, trzy. Super, jesteś nie działa, że trzy. Dzisiaj również też coś innego, czyli pojawienie się miniatury. Dzieci były bardzo zaskoczone, gdyż zawsze pracują na dużym formacie. Jest to 50x70, 100x70, a minimalny format to jest A3, a dzisiaj jest to 8x8 cm, więc z przerażeniem patrzą i odpowiadają sobie na pytanie, czy ja potrafię to zrobić. Ale jak wiem, dzieci są świetnymi rysownikami i na pewno będzie świetnie. Temat jest dowolny z tego względu, że mierzymy się bardziej z techniką, poznajemy ją, a nie ograniczamy się do jakiegoś narzuconego tematu. Więc zupełnie swoboda, zabawa linią, kreską i plamą. To jest dzisiejszy temat zajęć. Dzieci wykazują się jakąś ciekawością, bo tusz ma bardzo dużo możliwości, pięknie rozprowadza się na papierze, więc nagle poszukują i eksperymentują, więc moczą kartkę i uderzają tylko pędzlem namoczonym tuszem, gdzie pięknie on rozpływa się na papierze i daje niesamowite efekty. Dzisiaj po raz pierwszy nie bawimy się kolorem i myślę, że jest to też wyzwaniem dla dzieci, ale nie brakuje go. Jest to coś nowego, coś, co na pewno przyda im się w przyszłości jako przyszłym artystom. Świat dzieci wyrażamy w czerni i w bieli, ale tak naprawdę poprzez linię, poprzez temat, on jest dalej kolorowy, dalej jest to świat dziecięcy i prace są fantastyczne. Dzisiaj namalowałam taki rysunek na drodze i taka droga jest na tym rysunku z lasem. Z taką, ze samochodem, z budką, tam gdzie jest jedzenie, z takim domkiem ze słomy i takie trawki. I jakieś dziecko na ABC plastyki tej odkryła nową technikę, że daje się czystą wodę i tak i
taką kropeczkę czarną i powstaje taki kwiatuszek gwiazdeczka. Kolorów. Jest szkicowaniem takim taktycznym, który dotyka świata i zaczyna się rozwijać takie kolory: zieleń, czerwień, żółć, niebieski. Zaczynają się rozwijać kolory dzięki takiemu tuszowi. Bardzo lubię takim malować tuszkiem lecz nie mamy w tuszu, więc wykorzystałam okazję, żeby namalować tym tuszem. Ja bardzo lubię malować tuszem, bo raz spróbowałam. Jak będziemy malować na małych kartkach, to wcale to nie jest źle, bo też się rozrysowuje rączka. Na małych kartkach widać taki świat. Na małych kartkach też jest fajnie malować. Stała, a wzięłam stąd pomysł, żeby namalować to na obrazku i chciałam opowiedzieć w ogóle o moim życiu, więc namalowałam tą drogę. Namalowałam słońce,
i namalowałam dziewczynkę i drzewko. Namalowałam i jeszcze pomyślę, co by zrobić, bo nie wiem.